23 listopada w Cieszyńskim Teatrze odbył się koncert zorganizowany przez uczniów i nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Cieszynie. Panie dyrektorze, koncert taki już tradycyjny, którego by nie mogło zabraknąć, jak zwykle na poziomie i tutaj prezentują się uczniowie, nauczyciele, no cała ta społeczność szkoły muzycznej. Bardzo dziękuję za tę pozytywną ocenę. To prawda, w naszym szkolnym kalendarzu wydarzeniem najwyższej rangi jest koncert galowy w teatrze. Dziś po raz kolejny na estradzie prezentują się najzdolniejsi uczniowie w towarzystwie pedagogów. Ponieważ od pewnego czasu realizujemy taką koncepcję, aby podczas koncertów przy jednym pulpicie zasiadali mistrzowie razem ze swoimi wychowankami. Ta formuła bardzo się podoba publiczności, sprawdza się i myślę, że będziemy ją kontynuowali. No i oczywiście teatr wypełniony po brzegi, no bo to zawsze chętnie rodzina przychodzi właśnie na takie wydarzenia. Rodzina, przyjaciele, ale nie tylko. Okazuje się, że jest całkiem spore grono cieszyńskich melomanów, którzy wiedząc o naszych koncertach już na kilka tygodni przed planowanym wydarzeniem dzwonią do szkoły, pytają o bilety i ostatecznie wypełniają widownię Cieszyńskiego Teatru. Panie dyrektorze, no my się widzieliśmy przed wakacjami. Jak tam ten nowy rok szkolny? Co nowego w szkole muzycznej? Cieszymy się, że za nami pandemia, że możemy wrócić do regularnych zajęć dydaktycznych realizowanych stacjonarnie w szkole. Cieszymy się, że uczniowie mogą występować na koncertach. Cieszymy się, że mogą brać udział w konkursach. Co nowego? Tak jak powiedziałem, nowe są te przedsięwzięcia angażujące zarówno pedagogów, jak i uczniów. To nie tylko ten dzisiejszy koncert, ale to też nieco mniejszej rangi popisy realizowane w szkole. To wspólne występy nauczycieli i uczniów na terenie miasta, a także koncerty realizowane poza Cieszynem. Pozwolę sobie zaanonsować bardzo prestiżowy koncert, który już 7 grudnia odbędzie się w Katowickiej Akademii Muzycznej. Na zaproszenie pana rektora Cieszyńska Szkoła Muzyczna będzie prezentowała najzdolniejszych swoich wychowanków w auli imienia Bolesława Szabelskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.